Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixela, to jest kolejny odcinek z jakże naszego wyśmienitego, zarąbistego i w cholerę długiego let's playa z Sonic the Hedgehog 2006, znany również jako Sonic 4 epizod 1 i no cóż, no, mam nadzieję, że dzisiaj będziemy kończyć grę, bo jak byłem na menu, to było napisane, że już mamy 83% gry, więc to powinna być moja ostatnia sesja nagraniowa. I wtedy już tylko last story. Więc mamy zagrać z tym gościem. Handle. Dobra. Więc panią Annę, musimy zaprowadzić gdzieś, gdzie jest bezpiecznie. Bo ona zna sekret. She knows the secret to my past. Dobra. Więc to jest zadanie, o którym mówiłem już chyba u Shadowa nawet. Że po prostu wiecie, można sobie iść po prostu, mieć w dupie wszystkich wrogów i oni się zdespawnują, a Anna sobie przejdzie. Więc Anna jest bodajże archeologiem, jeśli dobrze pamiętam. I ona jest nam potrzebna w fabule. Więc poczekamy trochę. Można sobie przejdzie. Bo Anna się nie despawnuje, zespawnują się tylko przeciwnicy. Tak, żeby nie było. Chyba gdzie ona jest? O, idzie. Tak, jest tu Anna. Tam się kryje, więc ja sobie idę tutaj. Ja sobie idę tutaj i o, bodajże ja nie muszę nawet nigdzie iść, ona sobie po prostu tam dojdzie i mi sesja skończy. Jeśli mnie pamięć nie myli. Więc ja sobie stanę tutaj. No i to no, to jest taki, no można powiedzieć speedrunnerski trik, bo to jest dużo szybsze niż po prostu przechodzenie tej misji. Wiem, że niektórzy mogą nie lubić takiego speedrunowania i takiego po prostu przejść normalnie misję, ale ja to lubię. Sądzę, że przynajmniej jest dobrze, że to wyjaśnię. Dobra, może ja też mam iść z nią. Nie pamiętam dokładnie tej misji. O! Spadł do wody. Dobra, Anny już tu nie ma. Ona jest strasznie powolna, więc mogę jej trochę zająć. Albo ja też tam muszę być. Pewnie się okaże, że ja też tam muszę być. A nie. Ona była po prostu wolna. No cóż. Jej, proszę bardzo. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Bardzo się starałem. I z gry nie wyleciałem. C. Goddammit. That took too long. No chyba cię coś... Nie da took too long, tylko kurde... Żadnego przeciwnika nie załatwiłem. Dobra, mam nadzieję, że nic mi nie będzie przejeżdżało, bo właśnie otworzyłem okno, bo jest tu cholernie gorąco. Ostatnio w ogóle jest strasznie gorąco i to mi się nie podoba, bo ja nie lubię jak jest gorąco. No i dobra, jesteśmy w Soliana Forest, czyli w najgorszym miejscu na Silvera, znowu. Bo jak dobrze pamiętacie, byliśmy tu na początku gry, teraz znowu tu wracamy. Znowu tu wracamy. Wracamy. No i w zasadzie tyle, no nie ma jeszcze nic specjalnego. Po prostu idziemy do Kingdom Valley. Potem będzie Sonic, spotkamy się z Sonikiem i idziemy dalej. No to już znacie z fabuły z Sonika, już jasno to tam. Nie pamiętam, co trzeba robić te... triale 3. Tego nie jestem pewien. Ale wydaje mi się, że tak. No oczywiście, no kurwa, dobra. Elo. On o friendship. Co za friendship? Czy to czasem nie trzeba wybrać między Blaze i Amy? Jeśli dobrze pamiętam, czy coś w tym stylu? Nie pamiętam dokładnie. Albo Blaze? Nie, sterujemy. Nie musimy uratować Blaze tutaj. Wyobraźcie sobie, że macie jakiegoś ziomka, czy coś, co nie. I żeby dowieść się waszą przyjaźń, to musi po prostu rozwalić jakieś
wiecie. Stwory rodem z żywcem z piekła, po prostu z Duma. Takie, ja się na to nie pisałem, halo. Okej, ziomek, po prostu mi powiedz, że mnie lubisz, coś w tym stylu, kurde. Nie musisz się tego robić, kurde. Ale wiecie, przynajmniej macie pewność, że to nie jest sumpel żaden, tylko autentyczny kumpel. Nie no, ale to było dobre. Dobra. Właśnie te latające stworzenia są dziwne bardzo, jeśli chodzi o ich działanie, bo wiecie, niby są oszołomione, co nie, ale jak w nie traficie tym, ale nadal się ruszają i tak dalej, więc to jest trochę dziwne. No. Jej, udało mi się! Uhu, jopi! Aha! Wahu! S! No i to ja rozumiem, no kurde, no. W ogóle muszę trochę wyjaśnić rzeczy. Skoro jest to ten low screen, to od razu zrobię. Mianowicie, że znowu wróciło to moje strasznie nieregularne wrzucanie filmu. Znaczy, nadal próbuję wrócić do tej regularności, ale ostatnio jest mi z tym trudno, jak można zauważyć. Jest to przede wszystkim... W ogóle zacznę kolejne zadanie. Te zadania nie wymagają ode mnie jakichś efekt skupienia, więc mogę po prostu tak gadać i jednocześnie je robić. Więc jak dobrze możecie wiedzieć lub nie wiedzieć, jestem w klasie maturalnej i jednak przesunęli nam tę maturę, jak wszyscy możecie wiedzieć, i po prostu weszła nauka, jakkolwiek se możecie to powiedzieć. Okej, dobra. Wszystko szumat comes to mind with the world's future inferno and ruined city. If you think mission go right, escape go left. Mission. Chyba zrąbałem to. Ups. A nie, dobrze zrobiłem. Dobra, to jednak muszę się trochę skupić. What comes to mind with the world's flames of disaster seal and 10 years ago? Princess Alice go right. Right. Dlaczego Blaze? What the hell? Dlaczego Blaze? Okej, teraz ty, ziomek. What's going with the word blue hedgehog? Hatred, teamwork. W tym momencie to powinno być teamwork, więc left. Dobra. Więc kontynuując moją myśl. Talking about the past, maybe, bo... Okej, dobra, już myślałem, że się zrąbałem. Dobra, więc w każdym razie... no jak wiecie, przesunęli na maturę, no i weszła nauka, więc trzeba się... Damn! D to jeszcze nikt nie dostał w tym let's playu. No tak, no bo w sumie to jest takie... na tym to polega, że pamiętacie po prostu, że prawo, lewo... I tyle. A ja tego nie zrobiłem. Musiałem się pytać. Cóż. Więc... Dlatego jest strasznie nieregularne, bo wiecie, mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Prywatnie. Wchodzi jeszcze tutaj, można powiedzieć, YouTubek. I... Po prostu nie ma się czasu czasem. Montowanie filmów to, mówię, od czasu do czasu mi się uda zdążyć z tym, ale po prostu jest to strasznie nieregularne. Będę się starał jednak wszystko to pogodzić, jednakże nie będę ukrywał, że moim obecnym priorytetem, i mam nadzieję, że nikt nie będzie uważał tego za dziwne, jest po prostu nauka obecnie. Więc YouTubek jest fajny i w ogóle, ale bądź co bądź trzeba przede wszystkim brać naukę pod uwagę. Więc wiecie, przyjemności są fajne, ale są czasem ważniejsze rzeczy.
Mam nadzieję, że wybaczycie moją straszną nieregularność znowu. Damn, framerate spada strasznie. Gdybym miał zmodowanego Xboxa, to może bym pewnie nagrywał O6 z tego. Ale że nie mam. Mam niby normalnego Xboxa, ale co jest fajne? Gdzie to jest fajne, jak się nie moduje nic? Jak będąc szczery, tak patrząc teraz na to, to żadna modern seria z Sonikiem moja nie była niemodowana. To jak tak teraz patrzę. Bo SA1, no to oczywiście widescreen i tak dalej, to wszystkie kikuśne rzeczy. Nie mówiąc już nawet o moich livestreamach z SA... Jezus Maria. Z SA1. God damn, po prostu... Nie dość, że ten slowdown jest, ale jeszcze podnoszenie się z fibry jest strasznie wolne. SA1, no, SA2 to już... SA2 to nie, bo nagrywałem to z PS3. A wtedy jeszcze nie miałem zmodowanego PS3. Sonic Unleashed, no to wiadomo, tam na lepsze kontrolki i na... dodatkowo... na Soap Shoesy. O6, no to mamy te moje ikonki. No i teoretycznie lepsze loading time, niż by to było z normalnym PS3, więc... Niekoniecznie coś się zalicza do modowania, bo po prostu mam grę na dysku, ale no, zawsze to coś. Więc no, tak... SA2 to było jedno grą 3D. Modern Sonica, która nie była jakoś zmodowana. No i Sonic Forces. Bo to robiłem z PS4, no to... No dobra, no to dwie. Sonic Forces i Sonic Adventure 2. To są te dwie gry, które... nie były jakkolwiek modowane. Eska. Goddammit. Czego to było? To było klasyfikowane jako normalny poziom? Bo coś mi się punktacja nie zgadzała. Wydaje mi się... A może mi się coś popierdzieliło po prostu. Dobra. Nieważne. Nieważne. Dobra. Teraz wreszcie możemy iść do Kingdom Valley. Który jest... przedostatnim poziomem Silvera. To jest przedostatnim poziomem Silvera. I to jest... i to mi się podoba! I need to rescue the princess! Princess Elise! Nie, ja nie mogę po prostu. Ja nie mogę. Bam! Hello? Easy peasy, skipujemy wszystko, połowę gry. Kurde, co się będzie... O! Tu już od razu tego nie ma. Fajnie, fajnie, nie będę narzekał. Nie żebym narzekał na cokolwiek, nie, broń Boże. Ja narzekać na cokolwiek. Ja narzekać na cokolwiek. Ja was proszę. Czy wy się słyszycie? Ja na coś narzekam. Cyk. Chyba nie powinno się... A, w sumie, skoro już tu jestem, to te medale sobie wezmę. O. Co się stało? Okej. Tego się nie spodziewałem. Wow. Więcej pierścieni, zawsze mi się to podoba. Nie narzekam na więcej pierścieni. W szczególności po ogrywaniu Sonic Generations na 3DS-ie znowu i... Szlak mnie trafia, że takie są z... Nie, ostatnio sobie kupiłem 2DS-a, tak się pochwalę, bo czemu by nie. I ogrywam właśnie Sonic Generations na 3DS-a z powrotem. I przyznam szczerze, S-rangi tam są okropne do zrobienia. Po prostu wiecie, robię speedrun poziomu, po prostu...
Po... jak się dostać? Jest to? po prostu czas jak ta lala. I nagle po prostu takie ranga, bo za mało punktów. I miałem takie kurde. Jedne co właśnie tego nie lubię za bardzo czasem tych oceniania rang, że wiecie, takie generations to praktycznie macie rangę za dobry czas, a nie za to ile punktów. Znaczy oczywiście rangi są punktowe, to jest that's the point, ale po prostu czas wam daje najwięcej punktów i na to się liczy. Tak było między innymi też w Shadole technicznie, że tam tak naprawdę jedyne co wam dawało najwięcej punktów to jest czas. Bo ile co tam zrobiliście z dobrego czy złego, czy to tak naprawdę jakiejś wielkiej różnicy to nie robiło. A ja zaraz zginę. Muszę ten frame'et się ruszyć, nie mogę. W ogóle. Normalnie bronię wersję PS3, ale tutaj akurat muszę przyznać, że slowdowny w tej wersji są czasem nie do zniesienia, w szczególności z Silverem, bo Silver z jakiegoś powodu daje mu strasznie długie strasznie długą animację wstawania. Znaczy on ma akurat kilka, nie jestem pewien, czy on jest jedną z niewielu postaci, które ma kilka animacji, nie sądzę, ale mogę się z tym mylić i po prostu to jest dramat z nim. Właśnie jest ta jedna, którą upada na tyłek swój i ona zajmuje wieczność. W ogóle bawi mnie to, jak ten łańcuch w ogóle nie trzyma się środka tego. I bum bum. Great! Czy tu mnie wezmą coś? Nie, ale tu jest... Wow! Okej, dobra. Cool. Bawi mnie w sumie jak w... sekcji... Boże. Gdy grając jako Silver, po prostu idziemy do tyłu poziomu. Wiecie, no tutaj też byliśmy Silverem, gdy graliśmy Sonic... w wersji Sonika tego poziomu, tylko szliśmy w drugą stronę. Więc to mnie bawi po prostu. Czy ja mogę stąd wyjść po prostu tak robiąc? Mogę, ale fajnie. Dobrze. Skipujemy wszystko. Odwalcie się ode mnie? Nie dostaniecie mojej dupy. Tak. Nie wpadnij do wody. Nie wpadnij do wody. Pliska. Nie wpadnij do tej cholernej wody. Bo wiecie, woda to już game over. Nie czuję, jakby to było, wiecie, potrzebne do wyjaśnienia, ale... Ale wiecie, zawsze jest coś do powiedzenia. A czasem trzeba chrzanić 3 po 3. To jest content. To jest content na dzisiejszy. No! No nie. Ale wiecie co? Chciałbym coś sprawdzić. Dobra, nie to. Nie to chciałem sprawdzić. Ale skoro już tak zginąłem, to postaram się przetransportować tam do tych schodów. Okej, to nie jest idealne. Bo skakanie jest dosyć niskie. No, dajesz, dajesz. Damn it. Nie wiem tak naprawdę co definiuje jakby wysokość tego skakania. Czasem wyjdzie wysokie po prostu, a czasem cię wyrzuci na 5 metrów wzwyż, a czasem po prostu właśnie te 2 mm od ziemi się nie oderwiesz. To jest strasznie nieregularne.
Nie ryzykuję. Cyk. I cyk. Dziękuję. Wiem, jak tak spadają, tak bez niczego, po prostu takie po i tyle. To jest takie, wiecie, te ciężkie maszyny, pełne po prostu stali czy tam innego metalu. I po prostu tak spadają, tak bez niczego, takie po i tyle. Bam. Rozdziejemy sobie. Nara. Nara. Ale to już prawie koniec. Oh shit. Wow. Dobra, i git. I już koniec poziomu. Halo. Longclaw. Szpona. nie lubię tego polskiego imienia. Bawi mnie w sumie, że Szpona to jest jeden z niewielu postaci Sonika, jakie mają, wiecie, polskie imię. Że przetłumaczone. Wiecie, trochę jest wycwaniony z tym Tomem Wachowskim. Bo jednak... No wiecie, no Tom Wachowski to już brzmi polsko strasznie. Poza tym Tomem. Okej. Okay. Siema Sonic. Long time no see! Kurde, tęskniłem za tobą, stary. Dobre 3 miesiące nie grałem tobą. Czy ileś tam, nie pamiętam w sumie, kiedy był mój ostatni odcinek z historii Sonika. Ale pewnie było to z 3 miesiące, może 2 max. Znając życie, znając mnie. Nią. Cyk, cyk. I bim. Wow, nie rób tak mi z tym cholernym slowdownem. Ała, nie. Halo? Aha. Cyk, dziękuję. I myk, i lecimy, i walić koce, o! Okej. Okay. Dobra, Silver, nie musisz się powtarzać, Jezus Maria. Dobra, wiemy, że ty idziesz przodem. Panie zawsze idą przodem, o nie. Nie. O nie. O nie. A, to tutaj, no ale to... Mogłem tego nie używać. Strata czasu, kurde. I myk. Dziękuję. Cyk. Mękę. Teraz sobie weźmiemy ten medal. Zbieram je sobie, bo tak, bo mi się podoba. Nie robię na 100%. Robienie O6 na 100% to jest po prostu... katorga. Już nie wspomnę nawet na Let's Playu, więc... Pozdrawiam każdego, który to zrobił, ale sam tego w życiu nie zrobię. Szkoda mi życia na to. Bo tak to by nigdy nie, ten Let's Play nie był skończony. Znaczy, nie żeby 100% było aż takie ciężkie, bo... No przyznam, trochę akurat tutaj... przesadzam z tym. Ale nie powiedziałbym, że jest to najprzyjemniejsza rzecz do zrobienia i najkrótsza rzecz do zrobienia. Dobra, elo? Hej. Teraz nas zabiera tutaj. Nas zabiera tutaj. Okej, spoko. Spocki. Spocki. Teraz jesteśmy technicznie w tej sekcji, gdzie... znaczy... Co? Tutaj właśnie Sonic... Zaraz, czy mogę ich ominąć po prostu? Nie, muszę ich rozwalić. Chociaż... No to... Nie! Dobrze! Oła. Niedobrze!
minuty. 10 minut prawie, ja pierdzielę. To chyba najdłużej jak ten poziom przechodziłem. Kiedykolwiek, nie. D, D będzie D. Co? Ta, jeszcze mi powiecie, że jakbym nie zginął, to by SK była. No chyba wyśmieję kogoś, jak to jest prawda.